dzieciaki, dzisiaj kolejna część naszego serialu jak ułożyć kostkę Rubika. Dzisiaj Sławek nam dokończy, pokaże pierwszą warstwę, jak ułożyć pierwszą warstwę z trzech. Mhm. Proszę. Z poprzedniego odcinka pamiętamy, że nauczyliśmy się układać biały krzyż. Biały krzyż charakteryzuje się nie tylko tym, że jest tutaj biały, ale że jego krawędzie są zgodne z bocznymi ścianami, tak? I po tym, jaki ma być kolor każdej ze ścianek, jakby decyduje środek, tak? To też dowiedzieliśmy się w ostatnim odcinku. I wiemy, że ta ściana docelowo ma być zielona, ta pomarańczowa, bo tutaj mamy pomarańczowy środek, ta niebieska i tak dalej. Celem jakby kolejnej sekwencji ruchów jest ułożenie narożników, tak? Żeby tutaj wskoczyły odpowiednie narożniki i żebyśmy, tak jak Agnieszka powiedziała, żebyśmy mieli pierwszą białą warstwę ułożoną już w całości. Dobrze. Jaki narożnik powinien być tutaj w tym miejscu? No, domyślamy się, że powinien być narożnik zielono-pomarańczowo-biały. Ten nie pasuje, ale szukamy gdzieś takiego narożnika zielono-pomarańczowego-białego. Widzimy, że jest tutaj. On jest w złym miejscu, więc wyprowadzamy go sobie na chwilę na górę. Robimy to tak. Gdzieś tam odsuwamy go i wracamy z powrotem. I widzimy, że ten narożnik zielono-pomarańczowy, biały już jest wyprowadzony. Szukamy miejsca, gdzie on powinien nam wejść. On powinien nam wejść zielono-pomarańczowo tutaj, tak? On powinien nam wejść tutaj, ale znajduje się tutaj. Jak on może się tutaj dostać? Pierwsze, co robimy, to przesuwamy go nad te odpowiednie miejsce, tak? Widzimy, że on musi teraz stąd dostać się tutaj i żeby stąd dostał się tutaj, musimy wykonać sekwencję czterech ruchów i być może musimy ją wykonać kilkakrotnie. Te ruchy są następujące. Prawa ściana w prawo, górna ścianka w prawo, prawa ścianka w lewo, górna ścianka w lewo. Nie wszedł dobrze na swoje miejsce. Powtarzamy tą sekwencję. Nie wszedł dobrze na swoje miejsce. Jest na swoim miejscu, tak? Widzimy, że wszystko się zgadza, że pomarańczowy jest na właściwym miejscu, zielony jest na właściwym miejscu i biały na właściwym miejscu. Ok, tutaj widzimy kolejny narożnik, niebiesko-pomarańczowo-biały, więc szukamy takiej ścianki. O, jest no, już w prawie dobrym miejscu. Widzimy, że on powinien się dostać tutaj. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest pomarańczowa ścianka, tutaj niebieska, no a biała na dole. I wykonujemy tą sekwencję, którą wykonywaliśmy wcześniej. Ścianka w prawo, górna w prawo, prawa w lewo, górna w lewo. I znowuż widzimy, że wskoczyła nam dobrze w swoje miejsce. No dobra. Widzimy, że tutaj mamy jakiś biały narożnik. Widzimy, że jest biało-niebiesko-czerwony, więc szukamy ścianki narożnika niebiesko-czerwonego. No, widzimy, że to powinno wejść tutaj. No więc przesuwamy tak, żeby on był nad tym odpowiednim miejscem i wykonujemy tą sekwencję. Wykonamy ją teraz szybko. O, już chyba nawet przeskoczyłem, więc nie, jest ok. I widzimy, że już tutaj wygląda to całkiem nieźle. I został nam ostatni narożnik. Widzimy, że jest tutaj. Jest zielono-czerwono-biały. Widzimy, że jest czerwona ścianka, zielona ścianka, na dole biała. Więc wykonujemy sekwencję, którą wykonywaliśmy wcześniej, aż się nam uda. O! I teraz to, co się nam udało osiągnąć, to jest cała biała ścianka, ale jakby ona jest nie tylko biała, tylko mamy całą warstwę na właściwym miejscu, bo boki tej ścianki czy tej krawędzi są zgodne. Tym samym prawie połowa kostki znajduje się już na właściwym miejscu. Dzięki Sławku, dzięki kochani za uwagę i widzimy się następnym razem. Pa!